ljudi, ovo je naš prvi vlog, naš zajednički vlog. Znači, trenutno se nalazimo u Sarajevu. Putovali smo 8 sati, mogli smo doći do Zagreba 2 puta. Ja ne mogu ništa govoriti. Aha, pa mi... Ja Polina stala prava, okej, okay, evo sad ću ti Polina, tebi dajem riječ. Dobro. Da, jesi se u Sarajevi. Ja za 2 dni wyjeżdżam ze Splitu, dlatego przyszła nam taka random idea w nocy, jak wracaliśmy z imprezy, że pojedziemy sobie do Sarajewa i właśnie tutaj jesteśmy. Nie za nami. Tu jest zagranta. Nie działa nam internet, także staromodnie wszystkich pytamy, gdzie się co znajduje. I tak sobie właśnie tutaj radzimy. Da. No. Jedziemy teraz szukać, żeby zamienić pieniądze. Paulina, powiem, jak oko dobro rozgledamo. Ja sam jestem szokirana. Kao nekako ti se ne tamne, ja se kao svijet ono, baš kao suprotno. Kontra. Kao kontra, kao yin yang. Da. Sam to mi se to rima rekla. I tu sam jeszcze powiedzieć na koniec, aha, że idziemy szukać kantor, a potem idziemy na Warszawskie. Warszawskie. Tak, właśnie. Zamieniłyśmy pieniądze. Ja i Paulina już nie rozumiem, ona bez zezem prawie. Uglavnom, trenutno idemo na kavicu i na baklavu. Dosad cijeli dan nismo ništa jeli. Ja sam jela dosadno mrkvu i oraka koji su mi popadali po busu. Morat ću sad staviti tome zbog tebe. I u busu je bilo presmiješno, ja sam umirala, jedna sam ja doslovno spavala, ona pa... sam zaspala. Jedna sam je zgnječila. Ona je tamo jadna na prozoru, kutu jadna ako samo legla na nju. Ljudi smo sve mili, ja wszystko właśnie pytam na tutaj. Wszyscy się dosta... do pobytu, jak przychodzimy to po prostu czymś jak gwiazdy jakieś. Ale ovako će... Samo do nas. Predor, ali slušaj, u Splitu... U Splitu ćemo svi se ovako porivizivati mobitela, mislim da će nas svi gledati kao da smo luđakinje. Da. A ovdje? Eto što smo na... Znači, bar šarci, kako se ja sam izgovorit. Kazat ćemo vam. Oglądałam w zeszłym roku odcinek właśnie jak to był i wtedy mi się zamarzyło pojechać do Sarajewa i jestem tutaj. Dostaliśmy baklawy. Patrzcie, o Sandini. Dziwa, z nimi się stykasz. Po prostu ty si na diety, ty si dobra, Maniu. Znaczy ja myślę, że to być pojednak, idiowo. Sandini, ci sad próbuj, jak twoje baklawy. Ty si uzela z całą rachą. Z całą rachą. Odlična. Evo, pa ovaj sad moju. A za sad moju prava. Zašto je tako sporo? Polinjena bolja, logično. Vidite što sam dobila. Jovo. Kako je njenina? Mislim, vidi se. Tak, więc zjadłyśmy baklawę i wypiliśmy kawę. I teraz sobie wracamy, jest bardzo piękny nastrój. O, ma tamo. I co? Co ostat? Tamo po stronie. Jede? Jede, ljudi, samo da vam sjavim, okrenuli smo u mom smjeru i kupila sam babi kao za kave, ono u džezvu i neke kao ne male šalice. Uglavnom, sad smo popile, pojele baklavu, to ste vidjeli u vlogu malo prije. I evo sad čekamo prijatelja, dok nam dođe.
I idemo vjerovatno nešto uzeti nargilu jest nešto i popit. Nešto dijetalno. Hej. Ok, danas u rodzinie. Danas je posljedno dan, danas je izi rođendan. Sad ću održati zdravicu. Kaj ti izgledaš? Zašto? Ovo je 0,5, jel? Tendini ribe. E sad okreni kameru, prašu. Na dvije. Ali gledala ti je tu. Šta? Vlog, ja. Vamo je bolje, vamo je bolje. Vlog! Najslučša toaleta na svijetu. Vamo ću tam gdje ovo. Kažu najslađi bete na svijetu. Które było po prostu przepiękne. I teraz idziemy się przejść po Starym Mieście. Będziemy sobie wracać niedługo, także bardzo szybki trip. I nic, i ponagrywamy się tak samo. Specjalna pamiątka z wycieczki, czyli zrobiłyśmy sobie dziurki w uszach, po prostu w random miejscu. Tylko przychodziłyśmy, poczytałyśmy, że jest przykuwanie uszu i stwierdziliśmy, no dobra, idziemy. Za to właśnie ja lubię spontanicznie. Że jest spontaniczną osobą, tak jak ja. Ale to spontaniczna osoba. Da. I tak samo jak ja wcześniej w Budwie robiłam tatuaż na spontana z Natalią, tak właśnie teraz Tandini z nim zrobiła dziurkę w uchu. Opak już tam rozumiem. Będziemy mieć pamiątkę na całe życie. Suwa jedna, to jest żywot. Uchwała. I to będzie pić kawę, jest mi kawę.